Jest zaskakująco ślisko. Myślę, że każdy z Was już to wie, bo poprzedni zawodnicy, domyślam się, że ze mną jak zwykle gadacie ostatni, ale nie ma problemu, no, ja się nie obrażam, ale serio mówiąc, jest bardzo ślisko, nawet asfalt, który wygląda na gładki, na czysty, ma takie malutkie drobinki piasku, to się nazywa ziarenka piasku, tak? Dobra, nie będziemy powtarzać. Nie, serio mówię. I na tym się ślizgamy prawie jak na śniegu. Nie powiem, że jak na lodzie, bo bym trochę przesadził. Na lodzie to jak jedziemy po błocie. Bo to błoto jest bardzo... Każde błoto jest śliskie, ale to błoto jest bardzo mokre, bo ziemia była zmrożona, teraz popuściło to, jeszcze na dole pewnie jest zmrożone i to błoto jest cały czas mocno nasączone wodą, więc cięcia są dosyć mokre i czasami nie opłaca się w nie wjeżdżać. Zresztą widać to po zapoznaniu z trasą, że nie wszyscy ku mojemu niezadowoleniu wjeżdżali w te cięcia, bo my jedziemy pierwsi, więc jak na przykład jedziemy Michałkową, to tam jest taki wężyk, jakbyśmy jechali do kościoła. W ogóle każdy jedzie słusznie, organizator będzie zadowolony, bo mało tniemy generalnie. No nie wiem, jak się to zmieni na rajdzie, ale na chwilę obecną tak to wygląda, więc ja nie mam zbyt dużego wyboru i też nie mogę się wcinać w te cięcia, bo na środku z kolei jest ten pas z piachu i jakbym wciął się w cięcie, jakbym wjechał w cięcie, to bym był dwoma kołami na tym piachu, tak? Może na błocie prawym, na przykład w prawym zakręcie, a na zewnętrznym kole miałbym piach. Nie wiem, czy rozumiecie, co mówię.